A oto kolejny odcinek Van Helsinga. Epizod 8 cały czas, już taka zaawansowana chyba część tego epizodu. Poziom 76, poziom Kataliny 57, bardzo fajnie, punkty wszystkie rozdane. Chimera na misji, tutaj coś robiliśmy, coś tam było, nie? 9 minut, dobra. Okej, okay. No to co my teraz mamy zrobić? Mamy, aha, jesteśmy w tym lesie takim straszliwym, tam gdzie była ta wielka ropucho salamandra, czy jak to się tam zwało. Mamy znaleźć wejście do tajnej kryjówki. Jesteśmy w tajnej kryjówce, mamy znaleźć wejście do innej tajnej kryjówki. No dobra, mamy zostawiony portal. Aha, okay. To jeszcze sobie załatwimy sprawę z Chimerą w takim razie na starcie. Jak on się drze, ten gościu. Przecież ja go słyszę. O, rękawice niezidentyfikowane, proszę bardzo. Taka mała odmiana, ale to za chwilkę. Najpierw wyślemy sobie Chimerę na łowy. No zobaczmy te rękawice od razu. No nie, no za bardzo ochrona spada, te obrażenia dla sług są za małe. Niby jest miejsce na esencję, na ulepszenie, ale... Ale chyba jednak się wstrzymamy. Tak mi się wydaje. Się wstrzymamy, dołożymy tutaj do naszej kolekcji unikatowych przedmiotów. Będziemy mieli jeszcze wyższy level. No to sobie porobimy wtedy te unikaty. My będziemy mieli wyższy level, to będzie też wyższy level tych zrobionych na nowo przedmiotów i może coś fajnego nam wyjdzie. Dobra, idziemy. Wracamy do lasu, będziemy tej całej kryjówki szukać. Ukryta zawartość, jak na razie sporo tego znalazłem. Nie wiem, ile ominąłem. Mam nadzieję, że nie ominąłem. Znaczy, mogłem ominąć... Bo wiecie, ja wysyłam te ekspedycje zamiast bronić samemu i tam z tego, co mi pisaliście, stosunkowo często jest ukryta zawartość do zrobienia, do odkrycia, do znalezienia, jak się właśnie samemu broni tej kryjówki. Ale to tam mniej istotne. Aha, trzymamy się tutaj tej strony. No dobra, idziemy. Zobaczymy. Żadnego wątku pobocznego nie mamy do robienia. A co to za oznaczenia na glebie? A, tutaj takie głazy spadają. Okej. Ulepszenie dla platformy, na wszelki wypadek, żeby to szybko rozpracować. A, i mamy ten lepszy promień teraz. Możemy, przypominam, narzucać wrażliwość na istoty. Katalina też ma taką zdolność. To się pewnie może wszystko... O, tutaj coś jest, leśna statua. To się pewnie może wszystko kumulować i fajnie wyjdzie. Tylko wiecie, tę wrażliwość ja będę raczej narzucać na takich poważniejszych przeciwników, nie? No, przywołajmy ornitoptery. No, ten nie był poważny. Coś tu jest, leśna statua. Myślicie, że to przywołuje wrogów? Może na wszelki wypadek oczyśćmy tę dzicz. O, tutaj na przykład idzie coś większego, możemy narzucić wrażliwość. No i nawet może być dobrze z tą wrażliwością. O, zaraz głazy spadną. Odsuńmy Katalinę, chociaż ona się zbytnio tym nie przejęła. Dobra, zobaczmy tę statuę może, co? Tylko tak, przywołajmy. 6 sztuk jest. Ornitoptery są ulepszone jakby, co? Co to jest? Leśna statua. Na posągu jest jakiś napis. Ścigaj wskazówki zegara pod czterema łukami, następnie zawróć, by zyskać łaskę bogów. Ukryte materiały znalazłem. Czekajcie, może to jest ważna wskazówka. Ścigaj wskazówki zegara pod czterema łukami, następnie zawróć, by zyskać łaskę bogów. Ej, ścigaj wskazówki zegara pod czterema łukami, następnie tak. A tu możemy jeszcze raz kliknąć. A, to samo. Dobra, pewnie coś tu będzie jeszcze. Ale już mamy ukryte materiały za samo zdobycie informacji o czymś. Czyli nie trzeba zrobić jakby zwieńczenia może tego...
No, coś tu pewnie jeszcze będzie w związku z tym. Dobra, miejmy oczy szeroko otwarte, narzucimy wrażliwość. Znaczy, ta wrażliwość jest narzucana, jak podtrzymujemy ten promień, nie? Z tego, co tam zrozumiałem. O, inkaustowy kokon. Ta sama klątwa ciąży nad upiorną puszczą, mimo że wyciek inkaustu rozdarł ją na pół. W takim razie wiemy, co mamy robić. Nowe zadanie. Dobra, tutaj rozwaliliśmy kokon. Zniszcz inkaustowe kokony. Jeszcze dwa. No coś podobnego już kiedyś było. Mamy na mapce zaznaczone. Będziemy niszczyć. Czyli pojawiło się nowe zadanie. Ja przypominam, że w ogóle możemy podglądać, jakie nagrody będziemy otrzymywać za zadania. Za kokony dostaniemy 2 punkty zdolności, punkt umiejętności i 10 tysięcy expa. Ale i tak wam zawsze czytam, no nie? Jak już mamy zwieńczenie zadania. Co tam się udało zdobyć? Tu była skrzyneczka. No dobra, tę część lasu obadaliśmy. Trzymamy się cały czas krawędzi. I uważamy na te wielkie ropucho salamandry, bo ostatnio nieźle mnie poturbowała. Czy mnie, to może nie, ale roboty błyskawicznie załatwiła. Okej, ulepszyłem robotki. Weźmy 9 sztuk ćwiartomatów. Bardzo dobrze, jesteśmy przygotowani na starcie z jakąś ropucho salamandrą, której nie widać. Może tylko jedna była tam na wejściu, żeby nas nie wpuścić w głąb lasu. No tutaj nie ma co ulepszać zbytnio, chociaż no dobra, ulepszy platformy i tak dalej. O, co to? Biały brzuchacz. Jak ta trutka mi szybko rozwaliła moje ćwiartomaty. Już zdrowie mi spadło. Rzadko korzystam z miksturki. Znaczy, pomijając ten etap, kiedy masowo klikałem mikstury, żeby odblokować atut. O, niezidentyfikowany miotacz, proszę, jak sympatycznie. Co to jest? Złota skrzynia ze skarbem. Coś tutaj, ale to za chwilkę. Tutaj widzę też skrzynkę. Musimy się rozglądać. Tu na przykład... Aha, to wszystko pozabijane. Jest. Weźmy jeszcze, przywołajmy. 8 sztuk tutaj mamy. No coś tu jest. Skrzynka. Taka złotawa. A to złota! Bo mieliśmy zwykłe, te srebrzyste były, a tutaj jest złota. To może ma naprawdę wyjątkowy lód. To pytanie, jak się do niej dostać. Zaraz coś będziemy myśleć. Może tutaj sobie wszystko powybijamy najpierw. Naokoło. Bo może będzie to skrzynia ostro strzeżona. Starożytna kapliczka z reliktami chronionymi przez mistyczną barierę. Widzę, że cię to zaintrygowało. Bariera czerpie moc z 4 bram. To dla mnie nie pierwszyzna. Można ją usunąć specjalnym rytuałem. Ale że niby co? Dobra. Może czegoś jeszcze nie wiemy. Bo tu klikam, nic się nie dzieje. Poza tym nic tu clickable chyba nie jest. Dobra, zostawmy to na razie. Pamiętajmy, że to tu jest. To jest zaznaczone na mapce, za bardzo nie widać. No ale dobra, będziemy pamiętać. Rozglądamy się dalej. Jakby co, możemy tu wrócić. Muszę dorwać złotą skrzynkę. Kolejny inkaustowy kokon, nowe źródło zepsucia. Chcesz go zniszczyć? No pewnie. Kokony trzeba niszczyć. Drugi kokon zniszczony. Hello. Dobra, wzmocnienie platformy. Ostatnio wymieniłem... Tam plecak wymieniłem. I więcej zdrowia nasze roboty dzięki temu mają. Może to nie jest super zauważalne, ale tak jest. Ile? 7 zostało. Tam jakieś takie potężniejsze istoty są. Dobra, trzeba się do nich dostać. Bo je tu sprowadzić. Za szybkie nie są. Katarina musiała się tam rzucić. Dobra. Wzmocnienie. Podtrzymujemy wrażliwość. Palec na miksturce, jakby co. Przywołajmy więcej robotów. Ups.
Dobra, dajmy tutaj. Znaczy nie, no ja muszę w sumie... żeby ta wrażliwość działała, to ja muszę z tym przecież używać z furią. A mi tu furii brakuje. Dobra, idziemy na przykład tak, dajemy tak. I ta furia teraz działa, nie działa, nie? Nie, ale nawet niezłe obrażenia ten promień zaczyna mieć. Nie, nie, musimy to przetestować, jak to ta furia stoi, schodzi przy tym promieniu. Tutaj mamy skrzyneczkę. Tylko muszę mieć furię. Zapomniałem. Bo będziemy też mieli pasywkę w promieniu do nakładania wrażliwości, ale to musimy podnieść poziom promienia do 10 chyba, nie? Wtedy tę pasywkę będę mógł wziąć. Na razie aktywnie mogę tylko narzucać wrażliwość, a zapomniałem. I wtedy musimy zaobserwować, jak ta furia schodzi. O! Aha, nie, to tutaj, dobra, punkt nawigacyjny. Hmm. 5, 3, dobra, zakładamy, że tak, ustawiam trójkę. Zwabimy tutaj coś. I... Nie, furia się ładuje, jak zabijają, czyli tylko pierwsze użycie zabiera nam chyba. O kurde, jak tu mi spadło zdrowie. Chmera wróciła z tej okazji. Nie wiem dokładnie, jak to działa, czy to... Ale wydaje mi się, że... Ja teraz jak kliknąłem... Jak to działa z tym promieniem? Ale mi się wydaje, że pierwsze użycie. Ta trójka schodzi i ta wrażliwość już później podtrzymywana jest. Bo inaczej to masakra by była. Bo to pewnie jest tik na sekundę, albo nawet krócej. To by nam momentalnie furia schodziła, gdyby trzeba ją było cały czas aktywować tutaj. Co chwilę spacją. Nie, 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 to niemożliwe. Mhm. Dobra, wróćmy sobie tak do Chimery. Ostatnio przyniosła unikat, może teraz też przyniesie unikat. Ale to zdrowie, to potrafi naprawdę błyskawicznie zejść. Mimo, że ja tu inwestuję w zdrowie cały czas. Staram się tę defensywę jednak trzymać na wysokim poziomie. Mimo, że to nie jest klasa postaci, która ma zdolności ofensywne, no ale tak sprzętem, statystykami staram się jednak, żeby to zdrowie mi za szybko nie schodziło, a tu takie surprise'y są. No dobra, trzeba uważać. Znaczy, na hardkorze nie gram, nic by się pewnie strasznego nie stało, jakbym padł. W sumie to nie wiem, co by się stało. Tracimy expa, czy co? Jak to tutaj właściwie zgon działa? Może będzie okazja się przekonać. W końcu. Co tu się dzieje wtedy? Chimera. Tamci już chyba wrócili, także od razu sobie zobaczymy. Kto to może być z tym promieniem? No, z rękawice niezidentyfikowane. No, Chimera zaczyna się starać tutaj bardziej. Nakarmimy ją w nagrodę solidnie. A dam jej taką esencję potężną, bo tego nie potrzebujemy. Dziwna nauka, uważnie od błyskawic. Masz tutaj. Zasłużyłaś sobie. Nadmiar żarcia. Przynajmniej nam się tutaj slocik zwolni, będzie klarowniej. Ruszaj na łowy, przynieś coś jeszcze fajnego. Ej, co jest? Czekajcie. A nie, dobrze, wyruszyła. Coś mi się uroiło, że ona tu stoi. Tak jakby głowa była, ale nie. Okej. I sprawdzimy sobie rękawice i miotacz. Rękawice, słabizna, miotacz, no. Ten miotacz. Szkoda, że nie ma miejsca na esencję, to byśmy go nieźle podładowali. Ale wydaje się niezły. Mimo wszystko, możemy go ulepszyć, nie? Czas regeneracji, minus 11%. Obrażenia ma duże nawet bazowo. Wiecie co, zostawimy go. Zostawimy go pod ulepszenie. Ale to może pod koniec odcinka coś. Na razie... Na razie się nie pali. Ale to może być ciekawy miotacz w efekcie. Czy od razu iść ulepszyć?
Uwaga, no trzymajcie kciuki, raporcik, o, srebrny medal, ale 4 nagrody tym razem i więcej kasy przynieśli. Esencja, tutaj wisior, świeca, o i rękawice niezidentyfikowane, podoba mi się, no to była całkiem niezła wyprawa. Odkładamy tutaj te przedmioty, nie znaleźli nowego reliktu, nic nowego tutaj nie ma, żołnierzy nie trzeba doszkolić, zobaczmy jeszcze te rękawiczki. No, ta ochrona nie bardzo. Dobra, chodźmy ulepszyć ten miotacz jeszcze. Dużo zdrowia dostaną nasi przywołańcy. Jakby coś jeszcze fajnego tu wyszło, kasy mamy znowu dużo. Możemy kombinować. No coś do obrażeń jakby doszło, albo więcej tego życia w sumie. Zaklnij przedmiot. Kradzież życia, no, jakie to jest drogie. Znaczy byłoby drogie, gdybyśmy drugie dodali, aż tak drogie nie jest. Obrażenia krytyczne, no, 57 tysięcy. Mana. Synergia z maszynami. No nie jest złe, no synergia z maszynami, no nie jest złe. Stawić też synergię. Na tym etapie 20 punktów to nie jest nie wiadomo co, no ale to obrażenia. Znaczy do wymiany na pewno już teraz jest ten miotacz. Dobra, bierzemy go. Szkoda tylko, że... Bo wiecie, w tym naszym obecnym mamy naprawdę duże obrażenia od trucizn, a Katarina tą swoją aurą narzuca tę wrażliwość na trucizny. No ale tak czy siak mi się wydaje, że to będzie lepsze. Tutaj mamy obrażenia od zimna duże. No, głównie mi chodzi o to zdrowie sługusów i ten czas regeneracji spadnie. Dobrze jest, bierzemy to. Bierzemy to, mogę świeczkę zidentyfikować jeszcze jak chcecie. Rękawiczki nie bardzo, bo ochrona by nam mocno spadła. A widać, że to życie to naprawdę mi potrafi szybko zejść. Jeszcze tylko odzyskam esencję, skoro już tutaj się kręcę. Esencję się odzyskuje. A tutaj nie. Tak jest, rozszczep. No i to zostawiamy do transmutacji. No dobra, wracamy. Portal. Jak wiecie, jak to dokładnie jest, to możecie mi napisać z tym promieniem. Czy to wystarczy, że mam tę trójkę ustawioną z tej furii, czy jak to się tam zwie, i tylko raz kliknę i podtrzymuję ten promień, to cały czas ta wrażliwość jest narzucana już? Czy muszę jeszcze co jakiś czas tego użyć? Czyli ładować furię na nowo? Dobra, musimy na pewno stworzyć roboty. Teraz troszeczkę bardziej żywotne są i takim szybko to zdrowie schodzi, no ale no nic z tym nie zrobię bardziej. Możemy tutaj ulepszyć platformę też. Władujemy się. Muszę obserwować zdrowie. Patrzcie, tu takie motywy Stargate, nie? Gwiezdnych Wrót może. Kolejny inkom, tak, niszczymy. Oni ciągle to samo mówią, jak podchodzimy do tych kokonów. No i jest nagroda. Zniszczyliśmy kokony i powstrzymaliśmy wypaczenie upiornej puszczy. 10 tysięcy expa, 2 punkty zdolności, 1 punkt umiejętności. Bardzo ładnie. Jeden punkt mamy tutaj. No na razie tego nie wezmę. To jest ta pasywka, tylko niby 3%. No szału nie ma. To też będzie można wziąć, żeby tę wrażliwość narzucać też na przeciwników po drodze, którzy są. Ale jednak najpierw bym chciał, chociaż ja wiem. Nie, no mogę to wziąć w sumie. Dobra, nie, niech to będzie. To nas nic nie kosztuje, poza tym jednym punktem wydanym. O, tutaj mamy na mapce zaznaczone, tak słabo zaznaczone, ale jednak musimy o tym pamiętać. Tam jest ta złota skrzynka. Tu jest zwykła skrzynka. Dobra, ulepszyłem.
tutaj wrażliwości nie narzucam na razie. O, coś tam spada. Więcej złota, bardzo dobrze, bo teraz trochę straciliśmy tego złota na te upgrade. Nie, dużo mamy, mało straciliśmy tego złota. Mogłem jeszcze w sumie dalej coś tam pokombinować, ale myślę, że te 20 punkcików do statystyk, no nie jest jakoś bardzo źle. Będziemy tak sobie z tym chodzić, coś tu idzie. A może wrażliwość na istotach jest jakoś oznaczana? Mógłbym to przetestować, tylko musiałoby robotów nie być, bo to za dużo zamieszania jest, za duży chaos i ciężko cokolwiek zauważyć. Co się stało? Otrzymujemy zgłoszenia o atakach potworów w mieście. Proszę zbadać tę sprawę przy najbliższej okazji. A najbliższa okazja to będzie, jak Chimera wróci. Może będziemy mogli znowu ekspedycję wysłać, ale coś tutaj... Schronienie, to jest ta kryjówka pewnie. Dobra, na razie nie. Na razie tam nie idziemy. Chodźmy sobie tutaj. Dobra. Przywołajmy te drzewa tu bliżej. Wzmocniłem platformę. Sytuacja opanowana. No już chyba niewiele tu zostało, chyba że tam na górze jeszcze będzie się gdzieś daleko szło. Ale wciąż nie wiem, co z tą skrzynką tam, ej. Coś tu, o, może tu coś się dowiemy? Ciało. Może tu się czegoś dowiemy. Beczka. Miotacz próżniowy. No nie, tu się chyba jednak nic nie dowiemy. Nie skomentują tego, nic nie powiedzą. Dziwna sprawa. No dobra, zostawmy to. Nie no, może coś tu jednak jest? No, nie widzę, no. Nie wiem. Dobra, zbadajmy tę część mapki, gdzie mnie jeszcze nie było. Możliwe, że tu już gdzieś się to skończy. Teraz wcisnąłem spację, użyłem promienia, podtrzymuję go cały czas. I co, myślicie, że narzucam wrażliwość, nawet jak zmieniam cele podczas podtrzymywania promienia? Nie wiem dokładnie, jak to działa. Ale nie zauważyłem żadnej animacji, zmienionej grafiki, żeby ta wroga istota jednak miała tę narzuconą wrażliwość, więc może nie ma takiego znaczenia, może w podpisach gdzieś tam jest. Czekajcie, sprawdzę jeszcze raz, czyli daje to. Odporność na truciznę, nie, nic takiego, stwór mistyczny. Nic takiego się tu nie pojawia. Gdzieś tu się jeszcze... A nie, to się połączy. To może... O, tu coś jest. Coś tu jest. Spójrz, starożytne miejsce ofiarne. To przywołuje wiele wspomnień. Brama prowadzi do najgłębiej skrywanych królestw Inkaustu, a jak już wiemy, zamieszkują je wyjątkowo paskudne stworzenia. Ktoś próbował niedawno otworzyć tę bramę. I to niestety od tej strony. Przez szczeliny sączy się tyle inkaustu, że czuję mrowienie na całym ciele. Pamiętam inkantację zamykającą takie szczeliny, ale nie mogę przypomnieć sobie całego rytuału. Na pewno trzeba narysować magiczny symbol wokół bramy. Chcesz spróbować? A może celowo popełnić błąd? Może pojawi się jakieś wielkie okropieństwo z drugiej strony. Chimera wróciła. Kamień runiczny. Dobra, co tu się robi? Losowo bym wolał tu nie klikać. Czekajcie, tu jest skrzynka. A ten się wyróżnia, to może ten kliknę, co? Uwaga. No i co teraz? A co, ale nie ma żadnej wskazówki, nic?
Nie, już drugi raz go nie może. Czekajcie, przejdę się jeszcze może kawałek. No ten się wyróżniał, więc może od niego trzeba zacząć. Ale wciąż nie mamy też informacji o tej złotej skrzynce tam. No nie, no to już jest koniec. A coś musiałem pominąć chyba z tą złotą... A może ten portal, który tam jest, może on jest związany z tą złotą skrzynką też, co? Zaraz, czy ja wszędzie byłem? Czy coś tu się jeszcze na mapce tak pojawiło szczególnego? Tu przyszliśmy, tu możemy wejść. Tu jest punkt nawigacyjny, tu jest ta skrzynka. Tu jest to takie podejrzane. Są takie symbole, ale to nie clickable, to już wcześniej je widzieliśmy. Czy to się czymś wyróżnia? Czy one się... chociaż ja wiem. No tu jest kółko na przykład. Tu też było kółko. Na starcie, ale nie, takie chyba mocno naciągane. Kolejność. Taki się przypomina kamienny krąg na kamiennym polu z Diablo. Może w mieście coś wiedzą? Idziemy Chimerę ogarnąć, zaraz tu wrócimy. Pochodzę, popytam, może coś... Kurde, nie wiem. Ale nie, no, jakby w mieście coś tam mieli powiedzieć, to byśmy to mieli w zadaniach chyba, nie? Katalina coś tam mówiła o tym zegarze, ale to nie przypomina zegara chyba, co? Coś tam znalazła, ale to... Może to coś związane z tym też? Zaraz będziemy to badać. Tylko ta skrzynka mnie zastanawia. Jeżeli to nie będzie powiązane z tą skrzynką, to ja nie wiem, jak tę skrzynkę otworzyć. Aha. Proszę bardzo. No dobra. Mamy nowe zadanie. Inkaustowa inwazja. Otrzymaliśmy raporty o inkaustowych upiorach, które wielokrotnie atakowały miasto. Wyłaniają się one z rozprzestrzeniających się wszędzie wycieków inkaustu. Istoty pojawiają się bez ostrzeżenia i znikają zaraz po ataku, więc mamy bardzo mało czasu na reakcję. Jeżeli wkrótce ich nie powstrzymamy, z pewnością spowodują olbrzymie szkody. Znowu takie dziwne tutaj. Jeżeli się pojawiają bez ostrzeżenia i znikają, to co? To jakieś znowu pułapki, zasadzki? Ciężko coś tak zaplanować. Mistrz strategii chyba nie bardzo. Wycieków inkaustu się... Tak badacz spraw tajemnych może tak by się przydał, co? Jeżeli mamy do czynienia z inkaustem tutaj. I znikają zaraz po ataku. Skoro się pojawiają, znikają, czyli to one atakują, więc może geniusz obrony też by się przydał. No takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, geniusz obrony, coś z tym, z badaczem spraw tajemnych, te pułapki, zasadzki może. Geniusz obrony, badacz spraw tajemnych, pułapki, zasadzki gorzej. Co on by powiedział? Analiza statystyczna prawidłowości przy powstawaniu wyrw ma 75% szans na określenie miejsca kolejnego ataku z dokładnością do 1,5 km i granicą błędu równą 20%. Okej. Okay. Inkaustowa inwazja. Geniusz obrony. Tutaj słabo z tą obroną. Pułapki. No zwiadowca tu się na pewno nie przyda. Czy tu są przeważające siły wroga? Ja wiem. Dowodzenie. Agresja nie bardzo. Chyba. O co tu może znowu chodzić? Ten geniusz obrony mi się wydaje, że powinien być.
Zobaczmy, co on ma do powiedzenia mimo wszystko. Inkaustowe stworzenia pozostawiają po sobie duchowe ślady. Mogę je wytropić w Inkauście i zaatakować, kiedy się najmniej tego spodziewają. A to oni atakują. Aha, to jest na zasadzie, że on pójdzie wytropić. Ja wiem. Czy to ma rację bytu przy tym? Kurde, nie wiem, co robić w tych zadaniach. Normalnie. Zobaczmy, co on powie. Powiem ci, czego mi potrzeba. Siatki zwiadowców, którzy będą zgłaszać powstające wyrwy w Inkauście oraz Inkaustu doświadczonego łowcy takiego jak ja. Urządzimy na nie zasadzkę. No jest obrona. Są pułapki. Zasadzki nieźłe. Może jego? Zobaczymy jeszcze, co on powie. Pozostawię moich chłopców w stan gotowości. Kiedy nadejdzie kolejny raport, ruszymy na intruzów pełnymi siłami. I'm ready, Van Helsing. Chyba jego bym wziął. Tylko jakbyśmy mogli mu obronę jeszcze podnieść, możemy? Mistrz strategii, wybraniec. Dodatkowa relikwia, no okej. Okay. Możemy tu jakoś obronę, instruktor nowy. Zwiad. Jest geniusz obrony, weźmy to. Geniusz obrony. Dołóżmy mu. Mam nadzieję, że się nie okaże, że jednak ten badacz spraw tajemnych jest tutaj jakiś bardzo istotny. Znaczy, jeszcze mogę zmienić, no. Igor Stark. On chce do tego podejść pod kątem takiego zwiadu. No, zasadzkę chce już. Chociaż, kurde, ja wiem. Badacz spraw tajemnych. Możemy to podnieść jakoś mocno? Pewnie nie. Talent naukowy. A tutaj badacz spraw tajemnych, ale co? Wyrwy w Inkauście. Chociaż ja wiem, czy to ważne tu jest. Ciężko powiedzieć. Ja go chyba wyślę. Pewnie znowu coś źle zrobię. Ma te obrony w miarę. Możemy mu jeszcze obronę zwiększyć. Talent naukowy, agresja. Geniusz obrony. No, troszeczkę. Ale z drugiej strony... Kapitan może unieść dodatkową relikwię, a premie przyznawane przez posiadane relikwie wzrastają o 33%. Tego chyba tu nie widać, tego wzrostu 33%. Chociaż może to jest uwzględniane, bo jakoś tak i tak nieznacznie to wzrasta. Pułapki, zasadzka. No nie wiem, no wyślę go, no wyślę go, no. Wysyłam. Albo będzie dobrze, albo po raz pierwszy zdobędę brązowy medal. Może jak będzie totalna lipa. Idziemy zobaczyć Chimerę. Chimera, jak ci poszło? Nie ma legendy. Unikatu. Dobra. 90. Procent najedzona. Dobra, o co chodzi tam z tym? Musimy... Z tymi różnymi... Może jeszcze się ogarnę na szybko. Czyli tak, Katarina wszystko sprzedaje. To słabe, to słabe, to słabe, słabe. Lipa. To możemy zobaczyć, to nieważne. W ogóle tutaj coś, to też możemy sprzedać. To dla Kataliny słabiutkie, to jest wisior. Słaby. Pierścionek, dobra. Nie, ochrona za mocno spada. Jestem zbyt narażony. Bonusy są za malutkie. Nope. Czas... Regeneracji zaklęć zmniejszony mogę wziąć.
No chyba nikt mi nie podpowie tutaj nic. Dobra. To w takim razie... No nie wiem, będę klikał na pałę chyba to. Tam przy tym ołtarzu. Bo nie mam pomysłów. Chyba, że coś tu jeszcze. Jak ta Katarina to mówiła wcześniej? No, to naprawdę nie ma już tych tekstów, które ona mówiła? No, ona coś tam o tym zegarze gadała, ale to ja wiem, czy to o to chodzi. Dobra, klikam. Kamień runiczny. Przeklęta inkantacja. Przy każdej pomyłce rysy się rozszerzają. To tylko pomniejsze sugusy. Chcę większego przeciwnika. A może wolisz kucyka? Dobra. No, tu ostro widzę jest. I nawet mi zdrowie schodzi. Chyba przywołajmy lepsze stworzonka. Znaczy stworzonka. Ale to nie wiem. Aha, to znowu możemy kliknąć. Znaczy źle zrobiłem, tak? No spróbujmy bez tego kamienia runicznego najpierw to kliknąć. Co się stanie? Nie, wychodzą. Dostajemy expa za nich? Weźcie, patrzcie. Kurde, zdrowie tu schodzi. Strzeliwują mnie. Nie, nie ma expa. Dobra, spróbujmy. Ale dobra, tutaj nic nie wyszło, jak to kliknąłem, tak? Więc chyba jest dobrze. To było źle. Spróbujmy to. Okej. Dobra, a teraz to. No nie. Może jednak jest gdzieś jakaś wskazówka. No nie ma expa za nich, więc nie ma co tutaj przywoływać. Trzeba to po prostu dobrze zrobić wszystko. Dobrze idzie. Ale już mamy dwa kamienie. Jak trzeba zrobić, czyli na pewno ten... Może się nie mają ze sobą stykać, ej. Czyli ten by się stykał z zapalonymi. Ten też jakby ma kontakt. No ten też miałby kontakt. Dobra, spróbujmy. Jest, udało się. Udało się. Dobra, uwaga. Jest dobrze. Mam nadzieję, że nic strasznego nie wyjdzie tutaj. Jest, udało się. Myślę, że nawet nieźle mi poszło. Brama jest zamknięta. I oto prysły moje nadzieje na spotkanie jakiejś uroczej, złowieszczej istoty. Car bez twarzy nie wystarczy ci w roli złoczyńcy? Trudno być uroczym bez twarzy. Nie, dobrze zrobiłem? Nie, są ukryte materiały. To dobrze zrobiłem. Tylko pytanie, czy coś za to dostałem? Nie. To może wiecie co? Jakbym się pomylił pod sam koniec, to może by coś potężnego wyszło. Może im bliżej prawidłowego układu i pomyłka dodatkowo, to może coś potężniejszego by wychodziło. Ale ukryte materiały... Kurde, no to nie wiem. Może jakbyśmy przywołali coś potężnego, to byłby lód. Chyba nic tu nie wymyślę. No ale ukryte materiały są znalezione. Jest ukryta zawartość do przodu. No z tego się cieszę. Ale co z tą skrzynką, ej? Chodźmy tam jeszcze raz. Rozejrzę się po drodze. No bez jaj. Przecież ja nie pójdę dalej, dopóki nie zrobię tej skrzynki. To by była nasza pierwsza złota skrzynia chyba. Możliwe, że nafaszerowana unikatowymi przedmiotami. No
tu jest to obozowisko, ale to nie sądzę, żeby obozowisko miało coś wspólnego z pewnym starożytnym układem, ze starożytną strukturą. Chyba, że ci poszukiwacze coś też badali tam i pozyskali pewne informacje, ale tu we wszystkich klikałem. Coś tam jednak musi być. Katalina coś gadała o tym zegarze wcześniej, ale to... To chyba nie przypomina zegara tam. To są takie... Złota skrzynia ze skarbem. Ej, no co tu chodzi? Coś tu gdzieś... A tu jest jeszcze skrzynka w ogóle ominięta. Jak ominąłem skrzynkę, to i jakąś wskazówkę mogłem gdzieś ominąć. Pytanie, czy wskazówka gdzieś tu blisko by była? Dobra, jeszcze raz. Dokładnie tu jest skrzynia. Tutaj nic nie można kliknąć. Nie można w tej gierce podświetlać obiektów clickable. No ja nie umiem, no. No muszę się tu jeszcze przejść gdzieś. Tu mieliśmy wejście. Wszystko odkryłem. Patrzcie uważnie. Tu jest drzewo. I dziwne te drzewa czasami, ale tu musimy znaleźć coś wyróżniającego się jednak. Kamienie. Były te kokony, no dobra. No. To ta leśna statua, no właśnie, to tu było. Na posągu jest jakiś napis, no. Then go the way you came for divine grace. Pod czterema łukami. Tam są cztery łuki, to jest to. To jest. A może tam trzeba stać po prostu, stanąć pod nimi. Ścigaj wskazówki zegara pod czterema łukami, czyli tak jakbyśmy mieli iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara, później zawrócić. Momencik, ja to zaraz rozpracuję. Może to nie chodzi o to, żeby klikać, tylko chodzić tam po prostu pod tymi łukami. Jeszcze raz, jak ona to powiedziała? Ścigaj wskazówki zegara, czyli zgodnie z duchem wskazówek zegara, pod czterema łukami. Ale to... O! Coś się pojawia. Widzieliście? A tu się pojawiło. Nie można przejść, można... Dobra, chodźmy na razie zgodnie z duchem wskazówek zegara. Tak? I teraz zawróć. Ale fajne. Nie. Tutaj coś się robi, zauważyliście? Może od tego trzeba zacząć? Idę z ruchem wskazówek zegara. Może coś się stanie, jak tak będę chodził. O! Drugie, trzecie, czwarte. Teraz pytanie, w którym momencie zawrócić? W tym momencie, jak byliśmy tu? Dobra, zaraz to rozpracujemy. Tu się pojawiło coś, tu się pojawiło. To jest ten krzaczor. Nie wiem, czy on mi czegoś nie psuje. Ta, coś mi popsuł. Dobra, jeszcze raz. Ola Chimera. Chwila, tu się coś pojawia. Wejdziemy tędy. Się pojawia. 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 I zawracam. Pojawia. 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 Jest! Gratuluję, zagadka rozwiązana. Czy to właściwa pora, by wspomnieć, że mogłeś przejść przez barierę w dowolnym momencie? Więc marnowałem czas tylko dla twojej rozrywki. Nie próbuj mej cierpliwości, Katarino. Zapominasz, że mamy inne pojęcie o czasie. A w sensie, że się nie musiałem spieszyć, tak? Materiały ukryte, dobra, czyli ukryta zawartość. Skrzynia ze skarbem.
Liczyłem na unikaty. Złota skrzynia ze skarbem, myślałem, że będą unikaty. Dobra, słuchajcie, zakończymy tutaj odcinek. Jestem zadowolony. Znaczy nie wiem, jak z tym tam na górze, czy coś... jakbyśmy przywołali potężną istotę, no ale to takie losowe było. No chyba, że jednak też była gdzieś wskazówka do tego. Podpowiedź albo coś, ale no nic takiego nie znalazłem. W każdym razie ukrytą zawartość na górze też odblokowaliśmy. Tutaj fajnie. Fajna, to był fajny motyw. Jak na razie chyba najlepszy motyw, taki, nie wiem czy logicznym to można nazwać, no taki zagadkowy, tajemniczy. Gdzieś tam wskazówka, coś. Chodzenie pod tymi łukami zgodnie z duchem wskazówek zegara, coś podobało mi się. Dobra, w następnym odcinku idziemy dalej, czyli do tej tajemniczej kryjówki tam coś. Znaczy schronienie, tak? Wejdź do tajnego schronienia. Otworzymy sobie tutaj portalik. Ta chimera jeszcze wyprawimy w tym odcinku na szybko. Także jest chyba wszystko w porządku. Tak myślę. No i ciekawe jak z tym wypadem, tam, z tą ekspedycją. Mam złe przeczucia znowu. No. A tam zawsze komuś czegoś brakuje, nie? Z tych dowódców. Znaczy, tak naprawdę pewnie nie brakuje, ale jak tak sobie myślę, co może być potrzebne, wymyślam jakąś taką pulę specyficzną i zawsze tam komuś czegoś brakuje. I nie wiadomo, która jest optymalna pula. Znaczy, nie pula, tylko ten bohater. Dowódca. I tutaj jeszcze dużo zostało. Ta ekspedycja długa miała być. 13 minut. No to w następnym odcinku zobaczymy efekty. Póki co... Chimerzysko nasze dzielne. Świeca. Świeca lipa. 80. Możemy wysłać. Jeszcze nie transmutujemy. Na razie sobie radzimy, nie? No jeszcze wszystko posprzedaję dla zasady. Wysłałem chimerę, nie? Wysłałem. I might have something for you. Świeczkę zidentyfikujemy, też sprzedamy. To słabe. Słabe. Dla Kataliny? Nope. No, to nie takie złe, ale... No jakby to ulepszyć. Słabe te buty mamy. Znajdą się lepsze. To mogę wziąć. Tego nie. Nowe typy amuletów, tak z wyglądu. No, ten nie taki zły do ochrony. Może tu można kupić fajne buty? Chodźcie jeszcze do hazardu tam. Może w końcu trafię na... Unikat z hazardu, jeżeli to w ogóle możliwe, no ale pewnie tak. Tu są jeszcze. Dużo miejsca na esencję niby. Nie. Okej. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Van Helsinga. Tu sobie stanę. Trzymajcie się. Na razie.